Cześć, dziś pokażę Wam moje bażanty. Mają już około 2 tygodni. Skuliły się wszystkie w rogu. Są już w większym odchowniku. Około 1,50 m na 90 cm. Coś koło tego. A więc tak, góra z siatki, tu są 2 wejścia, tu takie widać jedno, tu nie wiem czy będzie widać, tu jest drugie, wejścia 50 na 30, obydwa. Tak, odchownik prowizoryczny, tylko na ten rok, zrobiony ze starej szafy, taki na szybko można powiedzieć budowany, w środku piasek. Pod tym piaskiem są jeszcze kartony, żeby po prostu nie przemiękało i żeby się tak nie ślizgały, bo pod tym piaskiem by była taka dykta, ślizga i żeby po prostu się też nie rozjeżdżały. Tutaj jest picie już w większym pojemniku, 2,5 litra, tak mi się coś wydaje. Dziś dostały przygotowaną wodę bez witamin i pasze. Położone to jest trochę wyżej, żeby po prostu do tego nie mieszały tego z piaskiem, żeby nie wrzucały. No i tak, dziś jest dość chłodno, więc siedzą tylko pod lampą, a w ostatnich dniach to latają już po całym. Tu siedzą od czasu do czasu na tych patykach, takie grzędy jakby. No to jest prowizoryczny, szybko zrobiony taki odchownik. W następnym roku będę chciał zrobić sobie już troszkę lepszy, bo chcę już... Myślałem o rusztach, ale wiele osób mi odradzało, że pisklaki będą się źle czuły na tym. I właśnie tak się zastanawiam. Będę chciał zrobić właśnie taki dużo lepszy odchownik. Żarówka tylko setka. Tylko jaż. Nie jest duża. Czerwone światło. Niedługo około 10 będą się kluły kolejne pisklaki. Będzie około, z tego co patrzyłem, to zostało jaj, to jest chyba 11 królewskich, czyli takich jak te, 8 albo 7 kurzych niosek, 12 diamentowych i srebrnego ani jednego, znowu wszystkie czyste jaja, więc po prostu prawdopodobnie, że samiec będzie trzeba go usunąć, kupić nowego, albo ogólnie pozbędę się tej rasy i przywiozę po prostu złociste do siebie od dziadków. Też w ostatnim lęgu, w 3. będę chciał wszystkie od złocistych jaja przywieźć i też włożyć. Będzie ich około 20. Coś koło tego, może trochę więcej, bo to młode bażanty są tam. U mnie już srebrne bażanty się nie niosą. Królewskie, ostatnie jaja można powiedzieć, może jeszcze ze 2 zniosą. I diamentowe to samo. Już coraz rzadziej są jaja. Nie tak jak wcześniej, że 2 na 3 dni albo na 3 na 3 dni się zdarzyło. Teraz około jest 1 na 3 dni. 3-4 czasem. Prawdopodobnie te ostatnie jaja będą niezalęgnięte, ale miejmy nadzieję, że będą jednak z nich jeszcze pisklaki. No i dobrze, myślę, że dziś to na tyle. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Pozdrawiam.